więc Movie Star Planet na swoim oficjalnym Instagramie postanowiło podzielić się z nami informacją, że założyło TikToka, co sprawia, że osoby pracujące nad tą grą oficjalnie stały się chyba po prostu jakimiś ekspertami w robieniu dosłownie wszystkiego, tylko nie tego, co powinni. To wszystko leży, ale Movie Star Planet co robi? Movie Star Planet w tym czasie zakłada TikToka. Bo czemu nie? I słuchajcie, generalnie z tego co tutaj widzę, użytkownicy na ten temat wygłosili dosyć jednogłośną opinię, ponieważ jak tak czytam te wszystkie komentarze, to jest tutaj niemalże sam hejt. Między innymi komentarz, który zwrócił moją uwagę i właściwie komentarz, który zgadza się z tym co powiedziałam przed chwilą, to jest wypowiedź pani Lorksn, jakkolwiek powinnam to przeczytać, która napisała: proszę najpierw naprawcie błędy w grze. Kolejny komentarz, który tutaj by potwierdzał moje zdanie, to jest komentarz, tutaj widziałam taki dłuższy, just me SYD. Nie wiem, co to za... Anyway, czy moglibyście zrobić coś z oryginalnym Movie Star Planet? Może dodać coś nowego? MSP robi się nudne i ciągle się crashuje oraz laguje właściwie co minutę. W 2017 do 2019 było najlepsze, przynajmniej dla mnie. Ale odkąd dodaliście sopelki i inne pakiety Diamond na Tydzień Unikatów w zeszłym roku, właściwie przestałam grać. Jeżeli chcielibyście, aby do gry dołączało więcej graczy, po prostu dodajcie coś nowego. MSP jest takie samo od lat. No i oczywiście jest to jak najbardziej prawda. Oprócz tutaj, no w sensie wiadomo, że to jest przykre, że są tygodnie unikaty, natomiast z tym myślę, że raczej już nic nie zrobimy, ale no jak najbardziej jakiś update tej gry by się przydał, a na pewno jakieś poprawki przynajmniej błędów jakichkolwiek. Tu jest jakiś komentarz, że kopiują IMW, nie mam pojęcia skąd się to wzięło, moim zdaniem kompletnie tak nie jest. Pixie Star będzie nagrywać, ej to by było genialne. O, tutaj jest nawet jakiś polski komentarz, aż taki dłuższy. Dlaczego ludzie takie pretensje do TikToka? MSP się rozwija i uja ich to, że nie macie ludzie tej aplikacji. Sama nigdy go nie miałam i nie będę mieć, ale no. W sensie nie widziałam jakichś komentarzy takich, że... Aha, dobra, tu jest faktycznie komentarz, że nie wszyscy mają TikToka. No moim zdaniem to jest faktycznie bez sensu opinia, także z Majuchą się tutaj zdecydowanie zgodzę, nawet dam tutaj serduszko. Natomiast wciąż fajnie by było, jakby się zajęli czymś bardziej istotnym niż prowadzenie TikToka. Przejdźmy sobie teraz właśnie na tego omawianego TikToka. Co my tutaj mamy? Te pierwsze właściwie, ile tu jest? 6-7 różowych kafelków. To są rzeczy, które również pojawiały się na Instagramie i ja to wszystko widziałam po kolei, te wszystkie tutaj zagadki. Każda z tych zagadek polegała na tym, że po prostu odpowiedzią jest tydzień i to była właśnie taka zapowiedź Rare Weeka na Instagramie i widzę, że właśnie też na TikToka to dodali i chyba nawet... Jak to jest wycięte tutaj brzydko, no jocie dupia, naprawdę. Przysięgam, że ja już mam ładniejszy PNG naklejki z Movie Star Planet. Ja mogę wam dać nawet MSP. Ja mogę wam nawet pożyczyć. Tutaj macie, tutaj proszę bardzo. Możecie się ze mną skontaktować, ja wam to wyślę. Nie ma problemu. Dobra, może się czepiam jakiś głupot. Może się czepiam głupot, przepraszam. Nie powinnam się tak czepiać. Anyway, mam tutaj właśnie te takie zagadeczki. To nie jest jakieś mega ciekawe, mega istotne i mega ważne. Bardziej mnie tutaj ciekawią właśnie te TikToki i inne. Przejdźmy do pierwszego. Who took the cookie from the cookie jar? Eric! Took the cookie from the cookie jar. Who, me? Yes, you! Couldn't be! Then who? John! Took the cookie from the cookie jar. Who, me? Yes, you! They found out. Alright, everybody on the floor! Look out, he's got a gun! Oh my god! No jest to, słuchajcie, fascynujący content. Kolejna ważna sprawa to to, że MSP właściwie połowę contentu, jaką aktualnie posiada na tym TikToku, kradnie po prostu od innych kont. Jest to na pewno tworzenie profilu bardzo niskim kosztem, bo właściwie oni tutaj nic nie robią, tylko przyklejają TikToki innych użytkowników, także po prostu, słuchajcie, pokczam. First helps, please, thank you. Tak, właśnie. Także generalnie kinia MSP Zero zrobiła tutaj świetny kontencik dla Movie Star Planet, który MSP sobie po prostu bezczelnie podwaliło na swój kanał na TikToku. Jestem ciekawa ogólnie, jak ona się teraz z tym czuje. O nie! Kinia MSP odeszła! Kinia
odeszła, czy to było bezpośrednio po... Chwila. Co? 4.30? To było tak stare? Tak, ten TikTok był w 2020, czyli ta dziewczynka, która stworzyła tego TikToka i stworzyła ten kontencik dla MSP, już niestety odeszła. Sadgę, poproszę o, słuchajcie, F w komentarzach dla Kinie MSP Zero. Cudownej osoby, która nieświadomie stworzyła właśnie najpopularniejszego TikToka na profilu MSP Global. I mówię ci to ja, White215, wielkie pozdro, lecimy z tym. Kolejny TikTok, słuchajcie. Ej Boże, widzieliście to? Ta sroka przez chwilę wyglądała, jakby ona śpiewała. Chwila. Boże! Genialne! No tym razem przynajmniej nie jest to podwalony TikTok, ponieważ widać, że jest tutaj znak wodny tylko i wyłącznie MSP Global. I tutaj zachwalają sami siebie, czyli ich właściwie grafiki na MSP 2 z okazji Halloween. No nie powiem, że nie, wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Szkoda, że na MSP 1 takie rzeczy nie mają miejsca. Natomiast na grafikę tutaj próżno narzekać w momencie, gdy ta gra niektórym się nawet nie włącza. Więc tutaj nie wiem, czy w ogóle jest sens mówić na ten temat. No tutaj mieliśmy właściwie jakiś pomysł na outfit, no taki nawet powiedzmy w porządku. Trochę mi tutaj te odcienie różu się gryzły. To actually mi się bardzo podoba i moim zdaniem mogliby naprawdę więcej tego typu filmików wstawiać właśnie z tworzenia grafik do MSP, nie tylko włosów, rzeczy do pokoju, teł, naprawdę wszystkiego. O, tła bym w sumie chciała zobaczyć, jak są tworzone, to mogłoby być bardzo ciekawe. I generalnie tutaj propsy za taki kontencik, to jest naprawdę coś interesującego, szczególnie jeżeli ktoś się jara grafiką. Szkoda, że jest tutaj tylko jeden taki filmik, a kolejny filmik to jest... Fajnie ogólnie, że MSP się zajmuje TikTokiem, ale żeby już gry naprawiać, to nie, bo po co? To też tutaj właśnie się zgodzę. Widzę, że tutaj bardzo dużo osób zgadza się z moim zdaniem. Natomiast, żeby nie było tak negatywnie, moim zdaniem taki TikTok to jest naprawdę spoko pomysł. Szczególnie, że właśnie Movistar Planet 1 przynajmniej już nie cieszy się zbyt wielkim zainteresowaniem wśród młodszych użytkowników na pewno. I wydaje mi się, że zdecydowanie demografia tej gry się zestarzała w ten sposób. Można powiedzieć, bo co patrzę, to raczej są jakieś osoby 13-14 plus, kiedy właśnie wiek teoretycznie powinien się zamykać w 15 latach, a najmłodsze osoby, chyba z tego co się orientuję, powinny mieć 8 według regulaminu, także tutaj zdecydowanie się użytkownicy zestarzeli, no i bardzo duża część osób podchodziła właśnie ze względu głównie na te Rare Wiki, ze względu na to, że na przykład nie potrafią w ogóle uruchomić tej gry, to już w ogóle nawet pomijam ten temat. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tym nowym TikToku MSP. Czy sprawdzaliście w ogóle to konto? A ja się już będę z wami żegnać. Dzięki bardzo za obejrzenie do końca. Do następnego i...